Witam Was bardzo serdecznie. Mamy dziś poniedziałek, 21 września. Zechciejmy wspólnie wsłuchać się w hasła dnia, które znajdują się w książeczce z Biblią na co dzień. W psalmie 88, wierszu 9 i 10 mamy napisane Jestem zamknięty bez wyjścia, oko moje gaśnie od strapienia. Wzywam Cię, Panie, codziennie. A w Ewangelii Jana, rozdziale 17, wierszu 15, czytamy Jezus modlił się. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Moi drodzy, w naszym dzisiejszym starotestamentowym fragmencie usłyszeliśmy o tym, że psalmista przeżywał pewne trudne życiowe doświadczenie, które zdecydowanie przerosło jego ludzkie siły i możliwości. To doświadczenie było na tyle ciężkie i skomplikowane, że nie dostrzegał on najmniejszej szansy na to, że uda mu się samemu odmienić swój los i poprawić swoją obecną sytuację. Wydawało się mu, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia i dlatego napisał, powiedział, jestem zamknięty bez wyjścia, oko moje gaśnie od strapienia. Czy przypadkiem ta sytuacja, w której znalazł się psalmista, nam czegoś nie przypomina? Czy my także nie przeżywamy podobnych trudnych życiowych doświadczeń, które nas przytłaczają i przerastają? Czy w naszym życiu nie wydawało się nam już nieraz, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Jak reagujemy na różnego rodzaju niełatwe życiowe doświadczenia, ból, chorobę, cierpienie? Czy wsparcia szukamy u naszych bliskich, to znaczy członków rodziny, przyjaciół, czy może jednak ratunku w potrzebie szukamy u Boga? Gdzie, moi drodzy, tak naprawdę szukamy pomocy? Psalmista w poczuciu swojej beznadziejności nie poddał się, ponieważ miał pewność, że nie jest sam. On wiedział, gdzie może odnaleźć ratunek. On był świadomy tego, że Bóg jest w stanie pomóc mu w jego trudnym doświadczeniu. On wiedział, że Bóg może odmienić jego życie i dlatego z pełną ufnością zwracał się codziennie z prośbą o Boże wsparcie. Bóg odmienił los nie tylko psalmisty, ale Bóg odmienił los wszystkich ludzi. Bóg to wszystko uczynił z miłości. Możemy o tym przeczytać między innymi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w wierszu 16-17, gdzie czytamy: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Bóg u nikim nie zapomina. Bóg pragnie pomóc wszystkim ludziom. Bóg chce pomóc także tobie. Bóg chce odmienić twój los. Jeśli przeżywasz jakieś trudne życiowe doświadczenie i nie potrafisz sobie samemu z nim poradzić, jeżeli wydaje się Tobie, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, to pozwól Bogu zadziałać. Zaufaj Jego nieskończonej łasce i miłości. W śpiewniku młodzieżowym Chwalmy Pana w pieśni, która znajduje się pod numerem 286 odnajdujemy słowa, które są doskonałym podsumowaniem dzisiejszego rozważania oraz także mogą być naszą dzisiejszą modlitwą, Panie, do kogo już pójdziemy dziś? U Ciebie jest uleczenie. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest uzdrowienie. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest zagojenie. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, przyjmij nasze uwielbienie. Sam powiedziałeś nam proście o co chcecie Adam. Amen. Pomódmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że w swoim słowie przypominasz nam, że zawsze, kiedy przeżywamy jakąś trudność, możemy prosić Ciebie o pomoc. Posyłaj nam, Boże, swego Ducha Świętego, aby wskazywał nam tą właściwą drogę, którą powinniśmy każdego dnia kroczyć. Twoje imię Bożynie będzie uwielbione odtąd aż na wieki. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia.